Marek Rańcz, witam i zapraszam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieramy się za składanie w końcu czegoś. Zajmiemy się złożeniem naszych wałków od naszej skrzyni biegów manualnej, skrzyni Renault o numerze UN1 369. Wszystko już jest po czyszczeniu. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wyczyściłem to benzyną wymieszaną z olejem dwusuwowym, bo miałem takie pozostałości. Benzyna odparowuje, zostawia film olejowy, także te części mogły tutaj sobie ładnie leżeć, mimo że w garażu nie jest najcieplej. Także dzisiaj poskładamy wałki, dostałem paczkę z nowymi pinami. Wszystkie piny, zaraz wam je pokażę, wymieniamy. Mamy też wzmocnienia, czyli pin będzie podwójny, także nie powinno dojść do awarii tej skrzyni poprzez wypadnięcie pinu, co też się zdarza. W naszym przypadku była to awaria nakrętki wałka drugiego. Obie nakrętki mamy nowe, także damy, jak fabryka kazała, tam kleju. Dokręcimy odpowiednim momentem i rypniemy w to młotkiem, żeby utworzyć dodatkowe zabezpieczenie. Tak jak fabryka kazała. Dobra, zapraszam. Będziemy patrzeć kawałek po kawałku. Zapraszam. Wszystkie elementy naszej skrzyni na stole. Jak już prędzej wam pokazywałem, z tą różnicą, że wszystko jest teraz ładnie umyte, poczyszczone. Oprócz oczywiście dyfra. Dyfer jeszcze trzeba umyć, ale to już na samym końcu. Tutaj taki mój mały patencik. Jeśli nie macie żadnego pojemnika, w którym możecie umyć takie elementy, wiadomo, no ciężko to robić w słoiku, bo jest on wysoki. Także warto po prostu wziąć jakąś starą butelkę po oleju czy po płynie do spryskiwaczy, rozciąć ją i wlać tam płynu. Po skończonej robocie po prostu odkręcacie nakrętkę i zlewacie zlewki do jakiegoś pojemnika, słoika i później utylizujecie w odpowiednim tego miejscu. Witam ponownie po 3 tygodniach. Nasza skrzynia wróciła z czyszczenia sodą. Wszystkie elementy, tutaj dzwon, kapa, która była też spawana. To chyba już wam prędzej pokazywałem. Tutaj od wewnętrznej strony, od zewnętrznej strony. No widać, że było to spawane. A moim zdaniem w miarę dobrze jest to wyprowadzone. Nie jest to idealnie, widać tutaj trochę bąbli było przy spawaniu i pewnie sodowanie też nie pomogło, pewnie uwydatniło te ubytki, ale nie ma przelotu na wylot, także wszystko powinno być spoko, tego tak naprawdę nie widać, ale jak już czyściliśmy, to czyściliśmy. Z zewnątrz prawie igła. W niektórych miejscach mamy jakieś takie pozostałości jeszcze, gdzie niestety przy czyszczeniu nie było to zauważone. Wiadomo, jest czyszczone w komorze. Duże zapylenie, także no, można to wybaczyć. Wyczyścimy to myjką parową albo też jakimś rozpuszczalnikiem i pędzelkiem. Skrzynia była też czyszczona w środku. Wszystkie powierzchnie, bieżnie łożysk były zabezpieczone, także są spoko. To tutaj jeszcze wyczyścimy sprężonym powietrzem, bo jak widzicie, są pozostałości sody, ale jak mówię, ona się rozpuszcza, także spoko. Wszystko ładnie poczyszczone, powierzchnie. Tutaj mamy przygotowaną resztę do składania skrzyni już, nasze wybieraki, wszystko jest poczyszczone.
nowe uszczelki, zeszło wam pokazywałem, zimmeringi, o-ringi, piny, dużo pinów, nakrętki, wszystko. Także będzie to igła, nasze wałki, wszystko już złożone pięknie na oleju, więc wystarczy to wrzucić do naszej skrzyni, jak już wszystko wyczyścimy ładnie pędzelkiem. Słabym ogniwem w połączeniu właśnie skrzyni z wałem jest tutaj ta tuleja z wieloklinem. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że tak. To podobno najszybciej się rozpada przy przekroczeniu już 250 koni i jakiegoś tam momentu. W naszym przypadku będziemy poniżej tej bariery, także zostaniemy przy wydłużeniu tylko wałka. To przyciągniemy na prasie tą tuleję i wykorzystamy ją ponownie. No dobrze. Wracając do tematu silnika, przeprowadziłem inspekcję, sprawdziłem wałki 4, 1, 2, 3, 4. Wyglądają bardzo dobrze. Przebieg auta, jak pamiętam, 86 tysięcy mil, czyli to wychodzi trochę poniżej 150 tysięcy kilometrów. Wałki mają jeszcze fabryczne szlify, także super. Silnik nie pracował nigdy na niskim poziomie oleju albo na przepracowanym oleju, no bo wałki wyglądają bardzo dobrze. Reszta złożona. Sprawdziłem rozrząd, w tym sensie jego stan. Wszystko wygląda spoko, ale to wszystko będziemy wymieniać w późniejszej części. Teraz chciałem wszystko zmontować ponownie. Dlaczego? Bo podczas skanowania chcę, żeby wszystkie elementy znajdowały się na swoim miejscu, żeby łatwiej było to upakować. Chodzi mi tutaj głównie o poprowadzenie wydechu. Z tej lewej strony miejsca jest dużo, nic nam nie przeszkadza. Z prawej strony mamy tutaj trochę napchane. Mamy, jak widać, no, rozrusznik, filtr oleju, alternator, kompresor. Tutaj mamy też pompę wspomagania. Możecie pytać, dlaczego. W innym przypadku, gdybym ją odkręcił, nie mogę założyć paska, a chcę, żeby pasek był. Na aktualną chwilę usunięcie tej pompy spowodowałoby, że pasek leciałby z tej rolki przez rolkę prowadzącą na alternator, także nie byłoby napinacza, byśmy musieli coś tutaj patentować, tworzyć jakieś dzieło, żeby ten napinacz pociągnąć w dół. No jest to wykonalne, ale wolę zeskanować całość i w razie czego wyprodukować jakieś mocowanie z samym łożyskiem i zrobić tutaj, zamienić tą pompę na zwykłą rolkę prowadzącą, czyli wykorzystamy to koło lub też zrobimy jego ekwiwalent z aluminium. Będziemy tu mieć wspornik, tuleje, łożyska i będzie rolka prowadząca, żeby wykorzystywać oryginalny pasek. Oczywiście nie ten, ten nie leci na śmietnik. Wymienimy tutaj wszystko, cały rozrząd, napinacze, rolki prowadzące. Także mamy tutaj dwa możliwe rozwiązania. Szykujemy się, plan A, wykorzystać ten pasek, co jest, i zamienić pompę na wspornik. Plan B, skrócić pasek i spatentować trochę napinacz. No a to wszystko przemyślimy później. Nie jest to nasze największe zmartwienie. Będziemy musieli, jak już chyba wam wspominałem, przenieść filtr oleju poza silnik. Czyli będziemy musieli taką zamontować taką, chyba się nazywa mufa, dwie rurki i wyprowadzimy ją gdzieś na albo na bok nasze poza silnik, albo gdzieś tutaj na bok silnika. Musimy pamiętać, że tutaj są kolektory wydechowe. Wydech chcę poprowadzić nie tak, jak był poprzednio, czyli wychodził z tej strony, szedł nad skrzynią i łączył się z drugim kolektorem. Chcę je poprowadzić osobno,
łączenie dopiero na tłumiku, albo nawet albo jeden centralny tłumik, albo dwa osobne. Także zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądała nasz obszar do upakowania tego, jak to zeskanujemy już w CAD-zie. Zeskanujemy skanerem i wsadzimy do CAD-a. Co do części tutaj sprzęglającej, właśnie w paczce mamy nasze koło zamachowe, używane, ale wygląda jak nówka z Peugeota. Nowy docisk, sprzęgło z Renault 25 Turbo. Nowe śruby, jak już wspominałem, tych starych nie będziemy używać, nawet nie wiem, czy one by pasowały. Te nowe są inne, mają łby, nie takie płaskie, mają grube łby. Moim zdaniem muszą znieść większy moment obrotowy, strzały ze sprzęgła i takie rzeczy. Tutaj mieliśmy otoma, także to uderzenie momentu nie było takie nagłe, tak jak możemy to osiągnąć przy skrzyni manualnej sprzęgle. No, także jak to wszystko zmontujemy ładnie, naszą skrzynię, wołamy panów od skanowania i będziemy wszystko skanować. Tutaj mam już wmontowane z powrotem mocowania silnika, będziemy musieli też zeskanować stary silnik, jak już mówiłem. No, ale to już się powtarzam, także biorę się do roboty, mam nadzieję dzisiaj skończyć już tą skrzynię. W następnym tygodniu bierzemy się za mocowanie tymczasowe zamachu i dzwonimy po panów od skanowania. Będzie też odcinek specjalny, tak postanowiłem. Odcinek na temat, jak działa skrzynia manualna, ale tak już ją złożę. Wsadzę wszystko na jedną połówkę, także czekajcie na to, będzie to osobny odcinek, żeby nie zaśmiecać naszego głównego blogu. Ok, dzięki. Lekka dywersja od naszego głównego programu, czyli słupu silnika. Skrzynia, jak widzicie, już w jednym kawałku, ale teraz zajęliśmy się hamulcami. Trochę było zabawy, ponieważ tłoczki były, każdy tak naprawdę był zapieczony, nie chciały wyjść, a że rozebraliśmy już cały układ hydrauliczny od hamulców, także nie mogliśmy ich wypchnąć, naciskając po prostu pedał hamulca. Także musimy sobie radzić jakoś inaczej. Są to zaciski dwutłoczkowe. Tutaj macie jeden zacisk przedni, drugi zacisk przedni i zaciski tylnie. Jeden i drugi. Nie ma prowadnic, ponieważ są przeciwstawne tłoczki, które wyciskają klocki. Co w takim wypadku się robi, gdy tłoczki są zapieczone? Czasami możecie być szczęściarzami i wystarczy po prostu wepchnąć tłoczek z powrotem i może się ruszy. Wyjdzie. W naszym przypadku, jak widzicie, powierzchnia wewnętrzna zacisków, tutaj już bez uszczelki, wygląda dość kiepsko. Tutaj lepiej, tutaj już przeprowadziłem lekką polerkę. Więc jak sobie z tym poradziłem? Zacisk złożony. Wsadziłem w imadło. Oczywiście pracuję w rękawiczkach, ponieważ mamy tutaj do czynienia z płynem hamulcowym, który jest bardzo szkodliwy dla skóry i okularach, żeby nie prysnęło, ponieważ używamy sprężonego powietrza. Tutaj kompresor nabity do 11 barów. I co robię? Zacisk złożony, tłoczki siedzą w imadło, skręcam je, wbijam je z powrotem i blokuję jeden w imadle, trzymając imadło i zacisk, tak? I drugi tłoczek ma
ma możliwość ruchu. Następnie kompresor i reguluję ciśnienie. Zaczynam od niskiego. Przykładam, pokażę taki mój patencik, kawałek rurki wsadzony gumowej, gumowego węża i przykładam po prostu w otwór, w który normalnie wchodzi rurka, wężyk od przewodu hamulcowego i po prostu przyciskam z całej siły i wpuszczam. Na początku 3 bary, jak się nie rusza, no to podkręcam na zaworze, aż dochodzę do 10 barów. Jeśli nic, jeśli tłoczek nie wyskoczy, ściągamy nasze osłony kurzowe, mogliśmy to tak naprawdę wcześniej już zrobić i zalewamy to wódekiem. Jeśli znów to nic nie pomoże, no to sprawdzamy, chwytamy za drugą połówkę i dmuchamy, jeśli nic się nie ruszy, to stosujemy patent na pistolet na smar. Czyli zaślepiamy otwory. W tym przypadku użyłem zaworka do odpowietrzania z drugiego zacisku. Wkręciłem go w miejsce, w którym wchodzi normalnie wężyk od układu hamulcowego. Oczywiście lekko poluzowany. Nakładam nasz pistolet do smaru i pompuję. Żeby nie pompować dużej ilości smaru do tłoczków, do zacisków, jak już prędzej mówiłem, wciskamy tłoczki do końca i wtedy je lekko pompujemy, aż tłoczek nam lekko wyjdzie i wtedy możemy śmiało podłączać z powrotem kompresor. Uważajcie, bo dmuchanie 10 barów może skończyć się bardzo źle, jeśli nie macie jakiegoś zabezpieczenia. Ja zawsze wkładam szmatę między tłoczki, żeby zamortyzowały ten wystrzał, nasze okulary, bo rozpryskuje się wszędzie smar, najlepiej całość jeszcze obwiązać też szmatą, żeby smar, czy też resztki płynu hamulcowego, czy wódeka nie rozprysnęły się dookoła. I w ten sposób udało mi się wyciągnąć wszystkie tłoczki. Tutaj widać taką jakby korozję, ale jest to tylko bardzo powierzchowna korozja, wystarczy to przetrzeć i dostajemy dosyć ładną powierzchnię, nie jest ona wżarta, jedynie jest tutaj z tej zewnętrznej strony, ale to wszystko moim zdaniem po oczyszczeniu będzie się nadawało do ponownego użytku. Tutaj mamy jeszcze jakieś tam smary i inne pierdoły, dlatego tak wygląda. Ale jak wszystko umyję, to wam też raz pokażę. Tutaj wewnętrznie już trochę go przeczyściłem, bo jak jeden tłoczek mi wyskoczył, no to musiałem go wsadzić z powrotem, ale przed wsadzeniem go z powrotem całość tutaj w środku wyczyściłem. Mam taką jakby, można to robić papierem, ja posłużyłem się taką jakby watą z wirów metalowych. To ładnie ta cała rdza powierzchowna ładnie zeszła. Następnie smar na uszczelkę, którą najpierw wyciągnąłem, wyczyściłem i wsadziłem z powrotem. Tłoczek tak samo wyczyszczony i nasmarowany wsadzam. Całość z powrotem do imadła, ale chwytam za ten tłoczek, który mi wyskoczył i blokuję go i dmucham jeszcze raz, żeby tłoczek, który nie wyskoczył, wyskoczył. I jak już to wyskoczy, ten drugi, który był tym trudniejszym tłoczkiem, ten pierwszy, lekko tutaj już mogę rozkręcić połówki, lekko dmucham w kanał. Oczywiście zawiązuję, obwiązując to szmatą, bo jeśli damy tutaj 10 barów, to wystrzeli do sufitu. Także lekko dmucham i tłoczek po prostu sam wychodzi, jeśli się postaraliście i wyczyściliście go dobrze. Co będziemy robić z tymi hamulcami? Przód, dajemy tutaj takie
To jest taki cały zestaw do kupienia, który poszerza nasze zaciski. Jest to podkładki, które montuje się jedną tu, drugą tam. I składamy zacisk, jest on szerszy. I możemy zastosować tarcze wentylowane. Chyba już to wcześniej mówiłem, także to będziemy robić z tymi przednimi zaciskami. Tylne zostawiamy jak jest. Oczywiście całość czyścimy. Na przód pójdą nowe śruby. Ponieważ jak zacisk poszerzymy, te są za krótkie. Tyle. Myślę, że możemy je użyć ponownie. Nie mają jakichś oznak zniszczenia, są oksydowane, także spoko. Zaciski były oryginalnie cynkowane, więc nie będę ich piaskował. Myślę, że na zewnątrz są jedynie pokryte pyłem hamulcowym, także to wyczyścimy. Mamy płyn do mycia felg, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Pomyjemy to. Nie chcę tego piaskować, bo będę piaskował, usunę cały ocynk, a nie chcę ich cynkować jeszcze raz, bo wiąże się to z wiązaniem wodoru na powierzchni i takie zaciski trzeba później wrzucić do piekarnika na parę godzin, żeby usunąć ten wodór. Dlatego też będziemy je postarać się wymyć dokładnie. Środek będziemy polerować, żeby było idealnie. Oczywiście całe nowe zestawy naprawcze z odpowiednimi smarami. Włożymy to i pomalujemy na jakiś ciekawy kolor. Tutaj zaciski tylnie jeszcze przed jakimkolwiek czyszczeniem. Także widzicie, co się dzieje, gdy zostawiacie wasze samochody na bardzo, bardzo długi postój. W tym przypadku od roku 1990, czyli mamy 27-28 lat tak naprawdę. Także no nie wygląda to ciekawie, ale jest lepiej niż myślałem. Wszystko jest do uratowania. To na tyle w kwestii hamulców. No, następny filmik, jak już będą pewnie złożone. Następny filmik na temat hamulców. Teraz będziemy działać z czymś innym. Jesteśmy po kolejnym etapie prac. Jak widzicie, na silniku znajduje się pełno kropek. Są to kropki, które dają współrzędne dla skanera 3D. Zaraz wam pokażę krótki filmik ze skanowania. Udało mi się zeskanować nasz silnik, skrzynię, tylnią część ramy, którą tutaj widzicie, oraz też komorę silnika. Także komorę silnika możemy teraz ładnie usadowić na ramię. Mamy też skrzynię zeskanowaną, jak już mówiłem, czyli możemy ją też wsadzić ładnie w naszą ramę. Następnie zrobimy offset 30 mm od skrzyni, ponieważ tyle potrzebujemy, żeby wsadzić nasz czujnik położenia wału, plus oczyścić, czy to będzie widać, oczyścić adapter, czy skrzynię od naszego rozrusznika, który ma około 30 mm wystaje poza płaszczyznę. Także siadamy 30 mm adaptera i wytniemy w tym miejscu. Jesteśmy w stanie nie dotykać skrzyni, nie będziemy musieli nic wycinać. Także jest to coś pożądanego. Zawsze w przyszłości można pokusić się o produkcję limitowaną takich adapterów dla innych użytkowników, którzy będą chcieli przeprowadzić taką konwersję. I oczywiście będą chcieli ingerować w skrzynię, co też jest jednym z moich założeń.
co teraz robimy? Teraz możemy w końcu wziąć się za demontaż ramy, żeby ją całą rozkręcić. W międzyczasie będziemy projektować adapter i mocowania silnika przed wysłaniem ramy do ściągnięcia epoksydu i galwanizacji. Będziemy musieli przyspawać nowe łapy silnika do ramy, żeby to wszystko było ładnie pokryte cynkiem. Nie chcę tego galwanizować i później znów szlifować, spawać, bo te miejsca będą wtedy narażone na korozję. Także biorę się do roboty. Dzięki za oglądanie tego odcinka. W następnym odcinku będziemy już mieć zdemontowaną na czynniki pierwsze naszą ramę. Może już będę mógł wam pokazać co nieco z designu, z adaptera, z naszych mocowań, konceptu. Także dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. There's nothing here at all. But you'll see, so from where we are there, spring starts to appear. If it comes down the chassis leg, but the best bit.